Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Carbon. Plymouth City. Jedziemy w BMW M3 GTR. Oh yeah. Będziemy się ścigać. Już za chwilę. Co to za samochód? Toyota Supra. Tak było kiedyś. Będziemy sobie zaraz tak śmigać, znaczy za kilka odcinków pewnie, bo jeszcze nie mam super zajebistych samochodów. W ogóle nie mam samochodów. Zaraz pokupimy sobie pierwszy, ponieważ jest to pierwszy odcinek z Need for Speed Carbon u Lucka. I tak wygląda wstęp. Co to za pioruny? What? God damn it. Czyli tak to było. No proszę. A teraz wracamy z powrotem do Plymouth City. I zdaje się, że ktoś nas będzie gonił. Tak jest. To policjant Cross w swojej korwecie. Hey, guess who's back? Okej. No i gazujemy. Oczywiście to jest Need for Speed, a to jest BMW. W każdym Need for Speedzie każda BMW śmiesznie podskakuje podczas jazdy. Nie wiem czemu tak jest, ale tak jest. Mamy nitro? Zaraz sprawdzimy nitro. O, jest! Mamy nitro! Jak mocno skręca, słuchajcie. Jadę 150 na godzinę i zobaczcie. Łapie zakręty jak. A jest to dla mnie trochę dziwne, bo dopiero co się przesiadłem z Need for Speeda Shifta, Shift 2, jeśli tam tak się zakrętów nie pokonuje po prostu. A tutaj, no to jest gra zręcznościowa, tak? Więc... Okej. I dorwał nas Cross. Ale czy my sobie teraz uciekniemy, czy co zrobimy? Już nie pamiętam jak to było. Sit down. How you been? It's time to settle a little score from Rockport. You think? Oh yeah. I don't remember asking for your help, Croc. Croc. What makes you think you can bounty hunt in Silverton without my approval? It's Cross. And this guy's from out of town. Been a long time, kid. What's his bounty? A
$150K. Ooh, wait. David, take care of this guy. So, that's what you've been up to. Nikki, it should be interesting. How dare you show your face here! Whoa, 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 hey! Cool, hey, control yourself? Na razie, Cross. I still don't know what happened that night you took off. But I do know you're into me now for some serious cash. Things have been getting a little too close for comfort around here with all these crews battling for new territory. Oh. I think I could use someone with your skills to help me out. The way I see things, I bailed you out of a serious jam twice now. Time for you to return the favor. Nikki, what do you say you show your old friend the ropes? You gotta be joking, right? No pewnie, robisz sobie żarty, man. Then let's get him started, right away. Oh yeah. Don't disappoint. Not again. Pan z dołeczkami przy uśmiechu powiedział, żebyśmy go nie zawiedli, a śliczna laseczka zaraz pokaże nam zajebiste samochody, które sobie wybierzemy. Znaczy, nie będą one jeszcze tak zajebiste, ale będą. W ogóle dziwnie skręcała, ale nie skręcając kołami. Ale dobra. O, przyszedł i pan Pączek. Who's the third wheel? Doesn't matter. Darius made all these cars available to you. Pick one, whichever one you want. Okay. Hey, wybiorę ten, którego się nie spodziewacie. Założę się. Why don't you just make sure that spodziewacie się, że pewnie wybiorę najprzyższy. That's great. Damn the monkey! Pick one. Let's get this over with. Miejmy to z głowy. Widzę tam jakąś alfę. RX 8. Dobra, jasne. Tak, alfa, mosy egzotyczne. Tuningowane. Zawsze brałem RX 8 albo Camaro, ale dzisiaj wezmę egzotyka, czyli alfę. Napęd na przód, mam nadzieję, że mnie nie zawiecie tym razem. Zresztą, alfa wygląda też dosyć fajnie, więc nie ma tutaj powodu. Wow, dostałem SMS-a. Ale zabawa była bardziej interesująca na to, że zmierzymy się z tobą kilku moich znajomych. Nie ośmieszaj się. No. Zmierzymy się. Boże. Startujemy! Ui! Pierwszy wyścig w moim pierwszym samochodzie w pięknej, w sumie nawet fajnie wyglądającej Alfie. Słuchajcie. Ona ma napęd na przód? Piszcie w komentarzach. Ja nie jestem pewny. Jaki przeciwem mojej... Ej, to będzie teraz dla mnie za łatwe. No bo ja spędziłem 6000 godzin w Need for Speed World. I znam całe to miasto, wszystkie skróty tutaj na pamięć. To będzie dla mnie za łatwe. Wow, gdzie ja pojechałem? God damn it! A nie, w sumie dobrze, jakoś coś tam. Znam jakieś. Ej, tego skrótu nie pamiętam z Worlda chyba. Chociaż nie, pamiętam. Tutaj zaraz będzie Eagle Drive gdzieś. Tu jeszcze był po lewej skrót jakiś. Damn it! Trochę inaczej wygląda ten obszar nocą. Ale sobie poradzimy, nie ma sprawy. Jak ich zgubiłem, ojej. Nie mają szans. O, tu pojadę. Zobaczcie, jaki skróciol. Ej, gdzie to jest? Kojarzycie to miejsce? Nie mogę coś skojarzyć z Worlda. Są tu inne kamery w ogóle? O nie, tu, nie to. Troszkę. Jak to się kamera zmienia? O, wygrałem już. Aha, czy nie muszę zmieniać kamery. A jest tu chyba jeszcze z maski. Raz sobie ją zobaczymy. Kontynuuj. Jasne, jest fajny. Nawet na przód, co prawda. No dobra. No, czemu on ma taki sam jak ja, do cholery? Nikki's good. Just listen to her. And I'll stick around and I'll help out. Make sure she's not too hard on you. What? Ona ma Forda GT, man. Okay, come on, let's just get this over with.
No dobra, man, pokaż co pod... Oh, fucking shit. No i co on oszukuje? My gosh. Haha, ale ja sobie poradzę. Myślę, że jest dobra, tak? What? Dobra, gdzie tu są te skróty wszystkie? Tu jest jeden skrót. No i zablokowało go, kurde. Dziwne to to. No już dobra. Teraz będziemy używać jej jako draftera. Będziemy jechać w jej zwrotkach. I będę jechał dzięki temu szybciej. No dobra. Dawaj laska, pokaż co potrafisz. Będziemy zaraz jechać 500 na godzinę. Ale pędzi, o jak pędzi! Wsysa mnie! O nie. Draft udany. No dobra, co teraz? Zwiadowca. Zaznacza mi miejsce, gdzie są skróty. A ten w ogóle tu zasnął. A ja wiem, gdzie są skróty, man. Ja znam to miejsce chyba. No dobra. Jak ona mi chce skróty znać, jak jedzie z tyłu do cholery? Dobra, wiem, że tutaj jest skrót, tak. Okej. No to chodźmy powalczyć w końcu. Okej. Muszę wyłączyć uszkodzenia samochodu, bo no nie wygląda on zbyt estetycznie teraz. Guess it's just you and me. Let's go find some trouble. Okej. No cóż, chyba nie zostałem zbyt przyjemnie przywitany w tej Plymouth City, w tej grze ogólnie. No ale dobra, musimy sobie z tym jakoś poradzić i podbudować swoją reputację nieco. Goni nas już policja, znaczy nie w sumie. I got your back. I'll lose the heat. Stay on the pedal. No dobra. No to uciekamy gliniarzom. Nie mam jeszcze nitra, więc będzie to naprawdę długi pościg. Poza tym wysrało nas na autostradę, więc będą policjanci nas długo, długo tutaj widzieć. Trudno. Tak, to jest miejsce. Ogólnie trochę twórcy Worda zmodyfikowali mapę z Carbona, z tego co widzę, bo tutaj na autostradzie były jakieś tam dodatki, których teraz nie widzę. Więc kilka nowych rzeczy pewnie w Wordzie tam. A zobaczymy sobie tutaj, jak tutaj jest. Włączam speed breaker. Wow, za mocno skręciłem. Okej. Power slide, a policja pojechała prosto. I teraz powinienem gubić ich wszystkich, cholera. No i powinno zaraz być spoko. Tu gdzieś można się ukryć też, jak jest na przykład ten taki parking gdzieś pod ziemią. A jest on, widoczny na mapie. Zobaczymy, jak tam teraz jest. Pościg zgubiony, a ten parking... Okay. Dobra, spoko. A tutaj jest ten cały parking śmieszny. Tak to wygląda. No cóż. Mamy GPS-a włączonego automatycznie. Jedziemy do kryjówki, zobaczyć jak tam jest.
Tędy chyba będzie najszybciej, o. Tak. I to miejsce już zdecydowanie kojarzę, jeśli chodzi o Need for Speed World. Cały czas wspominam o tym Wardzie, bo no tam jednak większa część mapy z Carbona też się pojawiła. I bardzo fajnie sobie to wszystko przypomnieć, no może tak. No tu nie ma tego miejsca. Okej, i tutaj zaraz będzie chatka. W ogóle każdy skręt, jak nawet najmniejszy, to jest oczywiście pisk opon. No ale dobra. I dotarłem do garażu. Taki undercover, underground i w ogóle. Darius gave you the safe house. You can use it to fix your car or chill out when the heat's on. You need a wingman and it looks like I'm in. Let me show you inside. Okay. No taki nieprzyjemny trochę koleś. Okej. Okay. Mamy nowego członka zespołu. Zobaczymy jego samochód. Niewiele to nam pokazało, ale dobra. Zwolnij, wyświetl film o członku zespołu, to już wiemy. Wybierz na pomocnika, no bo co, nie mamy innego wyboru. Logo zespołu. Co wybieramy? Haha. Dajmy sokoła. Okej, okay, mogę sobie wpisać mój nick. Lucek. O, fucking shit! Źle wpisałem! Never mind. Będę się fajnie nazywał przez całą grę. The minor crews push and pull, but you'll see that most of Palmont City is divided up between Kenji's Bushido, Wolf's TFK, and Angie's 21st Street Crew. Okay. Your rep? Okay, you have no rep. But you win a few races, and you'll end up owning an area. And that's what'll build up your rep. Once the crew bosses see you as a threat, they'll probably come looking for you. If they challenge you, then you got a shot at taking over. Ach, te samouczki. Będziemy musieli przez nie przechodzić już ten moment. No dobra. Mamy tu pierwsze wyścigi, pierwsze terytorium. Przenieść się na miejsce. Startujemy, to jest co to jest? Jazda przez punkty kontrolne, czy... Nie wiem, ja jadę akurat teraz sam. Man, ten samochód jest naprawdę wolny. Ale tuning w tej grze jest naprawdę super i mam ochotę go przetestować, no kurczę. To jest chyba gra z najlepszy NFS z najlepszym tuningiem, o. Może nie najlepszy NFS, ale zdecydowanie NFS z najbardziej rozbudowanym tuningiem wizualnym. Z jakim do tej pory mieliśmy styczność. Teraz ta gra już ma swoje lata. Kiedyś jak wchodziła na... no jak właściwie weszła, to ja miałem GeForce 440 MX i na nim niestety gra nie chodziła zbyt dobrze. Znaczy uruchamiała się, ona ogólnie nie obsługuje tej karty, ale jakimś cudem się uruchomiła i miałem wszędzie białe tekstury, bo tamta karta nie posiada pixel shaderów ani nic w tym rodzaju, więc wszystko widziałem na biało, szaro i w ogóle. A teraz to... mógłbym trzy takie karbony pouruchamiać i grać sobie na wszystkich po kolei uruchomionych aplikacjach. Nie ma problemu. Grafika się kurczę zmienia z roku na rok w tych grach. Mimo że tego jakoś tam nie dostrzegamy, to któraś tam gra z rzędów za chwilę podniesie nam szczegółowość i tak dalej. Na przestrzeni tych, zobaczcie, 8 lat, no niby wszystko wygląda ładnie jeszcze, tak? No ale jak się przyjrzymy, to jednak tych szczegółów takich nie ma, które mamy w dzisiejszych grach. Chociażby nawet darmowych, jak War Thunder, czy War Thunder i innych takich. Tutaj tego już nie ma. No jak widzicie, dosyć dobrze mi idzie znajdywanie skrótów. To akurat pamiętam na pamięć i właściwie jadę je... Zawsze nimi będę jeździł, bo po prostu inaczej nie umiem. Z Worda się tak nauczyłem, żeby jechać je tylko i wyłącznie, a nie dookoła, no bo jazda bez skrótów to jest po prostu jazda dookoła. Tutaj jest ta brama, gdzie się zaczyna wyścig
nie wyścig, tylko pościg, ucieczka drużynowa, high stakes. No i dobra, dojechaliśmy sobie w końcu na metę. I pokaż statystyki, zobaczcie jak jestem ładnie podpisany. A chwileczkę, to było wcześniej. Ludzkie. O, jestem ludzkie. Podpisałem się ludzkie, już tego nie mogę zmienić. No i będę tak grał. Fajnie, kurde, fajnie. Oh yeah, wkroczyłem na czyjeś terytorium. Kajmany, Astony Martiny. So, how long did it take you to spend all that money you took from me? Groźno. Kurde, ten garnitur do niego pasuje jak świni siodło. Okej. Dobra, dziękuję ci kolej za występ. Dostałem nową wiadomość od Niki, która zresztą chyba mnie niespecjalnie lubi. Mamy tu jakieś gwiazdki, ale tym razem gwiazdki oznaczają wyścigi, a nie jakieś specjalne eventy jak w Undergroundzie. No cóż, wiecie co, na dzisiaj to by było tyle tytułem wstępu do Need for Speed Carbon odcinków. Myślę, że będzie więcej. Ten jest taki premierowy i pojawił się w czwartek. Natomiast nie wiem jeszcze jak ustalę sobie grafik tych odcinków. To dowiecie się z bloga, bo jeszcze mam inne gry do kręcenia i tak dalej. Także dziękuję wam, że byliście ze mną. Może tak trochę organizacyjnie za dużo dzisiaj, ale też chciałem, no tak żebyście wiedzieli co jest 5, tak? Także dziękuję wam za wyświetlenie, trzymajcie się, na razie, hej!